Wstęp. Pisałam tę książkę czując i patrząc jak dziecko i jak rodzic. Wyniosłam z domu rodzinnego pewien bagaż doświadczeń, dobrego i złego. Jak większość moich pacjentów, myślałam kiedyś, że takie są domy. Że jako dzieci czasem płaczemy, a czasem śmiejemy się. Czasem boimy się reakcji rodziców, a czasem czekamy, aby nas obronili przed światem i złymi ludźmi. Gdy pracowałam nad swoim wewnętrznym dzieckiem, przypominały mi się zdarzenia, które stworzyły mnie i moją historię. Na które dziś mogę patrzeć ze smutkiem, zdziwieniem czy z uśmiechem. Przypomniało mi się, jak w drodze do przedszkola oglądałam na wystawie komisu, było to w latach pięćdziesiątych, amerykańską lalkę, która kosztowała tyle, ile zarabiała przez miesiąc moja mama. Przypomniało mi się, jak ja, dobra uczennica szkoły podstawowej, wraz z dwoma chłopakami z piekła rodem, którzy przechodzili z trudem do kolejnej klasy, ukradliśmy dziennik z pokoju nauczycielskiego i go spaliliśmy. To dopiero była afera. Gdyby nie moja dotychczasowa dobra reputacja, skończyłoby się dla wszystkich mało przyjemnie. O negatywnych wzorcach z domu, które wpłynęły na mnie zbyt mocno, dowiedziałam się, gdy już byłam dorosła i dojrzała. Może to sprawiło, że nie niosłam nigdy złości czy żalu do rodziców. Te uczucia jakby mnie ominęły. Pamiętam tylko wsparcie i troskę, którą zawsze odczuwałam a jednak te negatywne wzorce nie rozpłynęły się w powietrzu, odbiły się rykoszetem na moich bliskich, chociaż byłam tego długo nieświadoma. Odbyłam jednak drogę z pozycji dziecka, wewnętrznego dziecka, na pozycję rodzica. I po latach, tak jak moi pacjenci, mogłam zapytać, dlaczego nie wiedziałam tego wcześniej? Dlaczego nikt mi nie powiedział? Dlaczego nie uczyłam się tego w szkole zamiast wielu bzdur, które okazały się dziś zupełnie nieprzydatne, a w zasadzie nigdy nie były przydatne? Dlaczego ten świat jest tak urządzony, aby stworzyć system przekazywania cierpienia? I nikogo to nie omija, ani dzieci, ani dorosłych. Na szczęście mamy coś, co nie podlega systemowi to miłość. I życzę wszystkim dzieciom, także wewnętrznym, aby jej doświadczyły. Życzę wszystkim rodzicom, także będącymi wewnętrznymi dziećmi, aby umieli ją dawać. I z przekonaniem, że za rogiem czeka na nas nowy świat, pełen dobroci i miłości, przekazuję tę książkę w Wasze ręce, abyście wykorzystali tu opisane doświadczenia, zanim znajdziemy się wszyscy na nowej Ziemi. Alicja Grzesiak. Muzyka https://ukośnik/ukośnik www.youtube.com znak zapytania V, równa się 7nsxx, tt i Rozdział pierwszy. Kim jest wewnętrzne dziecko? Bądź zmianą, którą chciałbyś widzieć w świecie. Przyszłość zależy od tego, co zrobisz dziś. Mahatma Gandhi. Mąż stanu. Pacjenci, którzy przychodzą do mojego gabinetu, chcą znaleźć rozwiązanie danego problemu. Najczęściej jednak zakładają, że wina leży po stronie innych ludzi, partnera, rodziców lub szefa. Oni czują się w porządku. Uważają, że to inni myślą czy zachowują się niewłaściwie. Gdy pytam, jaki był ich dom rodzinny, słyszę, że matka była zimna, a ojciec pił. Ale to było w dzieciństwie, dawno temu. Teraz ojciec nie pije, matka opiekuje się wnukami i pomaga finansowo. Pacjenci niestety nie wiedzą, że to, co działo się we wczesnym dzieciństwie, zaprogramowało ich obecne funkcjonowanie. Według Stefanisztal... 85% schematów postępowania w naszym dorosłym życiu pochodzi z czasów, gdy byliśmy małymi dziećmi. To, co się wtedy działo, jest zapisane w części mózgu automatycznego. Nie jesteśmy świadomi, że powielamy zasady postępowania, które obowiązywały w rodzinie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę badania mówiące, że w 95% nasze życie, myśli, emocje, zachowania, przekonania na temat siebie, innych ludzi czy świata pochodzą z części nieświadomej umysłu, to dochodzimy do mało optymistycznego wniosku, że nie tylko nie możemy być sobą, ale wręcz jesteśmy zaprogramowani, aby być powieleniem świata emocji i zachowań z rodzinnego domu. Gdy przyjrzymy się dziadkom, znajdziemy wiele wspólnych cech ich i naszych rodziców. Matka nie potrafi okazać uczuć dzieciom. Już dorosłym mówi, że w jej domu był niedostatek. Wszystkie dzieci miały obowiązki, najczęściej ponad siły i możliwości i liczyło się tylko to, czy zadania zostały wykonane. A jeżeli nie były, to przecież pas wisiał w eksponowanym miejscu. Nikt dzieci o nic nie pytał i z nimi nie rozmawiał, zgodnie z nadal obowiązującą w Polsce zasadą dzieci i ryby głosu nie mają. Możemy pójść jeszcze dalej, do pradziadków. Usłyszymy o wojnie, wszechobecnym strachu, walce o przeżycie. Kilkanaście lat temu w Niemczech zrobiono badania dotyczące genetycznego przekazywania emocji. Badania dotyczyły czterech pokoleń. Okazało się, że gdy prababcia, należąca do opozycji antyhitlerowskiej, spędziła kilka lat w niemieckim obozie koncentracyjnym, po zakończeniu wojny przez resztę życia nosiła w kieszeni fartucha kromkę chleba. Jej córka miała nerwicę lękową, dziewczynka z kolejnego pokolenia miała lęki w szkole dziś nazywamy to fobią szkolną jej córka zaś fobię społeczną. Lęk zmieniał tylko formę, ale pozostawał w kolejnym pokoleniu. Jeżeli do tego obrazu dodamy emocje, nie tylko indywidualne, ale pochodzące z nieświadomości zbiorowej, to my, Polacy, mamy za sobą rozbiory. Pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową i wreszcie komunizm. Kahuni, starożytne plemie mieszkające na Hawajach, twierdzą, że emocje są przekazywane przez siedem pokoleń i mimo, że trudno to naukowo sprawdzić, nie możemy wykluczyć, że tak właśnie jest. A dlaczego okres od urodzenia do mniej więcej szóstego roku życia jest tak istotny? Dziecko w tym czasie odbiera świat wyłącznie za pomocą uczuć. Gdy sfrustrowana matka karmi je czy przytula, to nawet słowa Kocham cię dziecko odbierze jako fałszywe, bo czuje jej frustrację i myśli, że jest skierowana do niego. Mama mnie nie lubi. Mózg dziecka podczas 80% aktywności pracuje na takich częstotliwościach, jakby było ono w transie hipnotycznym. Wtedy wszystko, co się dzieje, jest przyjmowane przez podświadomość jako jedyna właściwa prawda. I oczywiście ta prawda zapisuje się w mózgu automatycznym, do którego my, ani jako dzieci, ani jako dorośli, nie mamy pilota. Podczas pierwszych lat życia mózg dziecka jest jak cyfrowa nagrywarka, nastawiona na ciągłe rejestrowanie. Fale mózgowe dziecka do drugiego roku życia mają częstotliwość delta. Częstotliwość fal mózgu między drugim a szóstym rokiem życia utrzymuje się na poziomie teta. Ta częstotliwość u dorosłych występuje podczas snu, głębokiego relaksu czy marzeń. Zatem do siódmego roku życia nagrywarka zbiera informacje oraz tworzy ścieżki nerwowe bez filtrowania i zakłóceń z poziomu logiki. Zmiana zachodzi dopiero po osiągnięciu dojrzałości. Wtedy mózg operuje na częstotliwościach alfa czy beta. Dzieci po szóstym roku życia poznają świat w pełni. Dopiero wtedy wchodzą w czas takich zmian rozwojowych mózgu, że zaczynają rozumieć związek przyczyny ze skutkiem, dostrzegać różnice. Porównywać. Wcześniej zdążyły poznać swój dom i myślały, że wszystkie domy są takie same. Nagle zauważają domy innych dzieci, które to domy mogą się znacząco różnić. Może w tych innych domach rodzina razem siada do obiadu, może tata bawi się z dziećmi, a mama nigdy nie krzyczy. Kolejno między szóstym a szesnastym rokiem życia wyłącza się tryb nagrywania, włącza się zaś tryb odtwarzania z opcją usuń. W tym czasie dorastający mózg usuwa ponad 80% połączeń między neuronami, ponieważ ma wystarczające informacje, aby poradzić sobie w życiu. Po 20 roku życia mamy utrwalone schematy przekonań i myślimy, że wszystko będzie takie same jak wcześniej. Jest już zapisany światopogląd i zbudowana tożsamość. Czy jest ona prawdziwa czy fałszywa, sprawdzimy w dalszej części audiobooka. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze emocje. Problem polega na tym, że już od dziecka nikt nie uczy nas, co z nimi robić, poza ich ukrywaniem lub duszeniem. Autor nieznany. Dorosłych, którzy niosą problemy z dzieciństwa, nazywa się wewnętrznymi dziećmi. Wewnętrzne dziecko jest jednak w każdym dorosłym. To część osobowości odpowiadająca za uczucia i emocje. Jest z nami całe życie, kształtuje się już w okresie prenatalnym i pozostaje z nami aż do śmierci. Mówimy o dzieciach Słońca i dzieciach Cienia. Jest to określenie psycholożki Stefani Sztal. Wewnętrzne dzieci Słońca to dorośli, którzy nie potrzebują pomocy. Są radośni, kreatywni, pełni życia. Dzieci cienia z kolei to dorośli przeżywający problemy w związkach, często chorujący na choroby somatyczne lub psychiczne, uzależnieni od wielu substancji, nie radzący sobie z kontaktami społecznymi w relacjach bliskich, służbowych i towarzyskich. Jednym słowem ludzie trudniej radzący sobie w życiu. Tutaj będę o nich pisać wielką literą dorosły. Wewnętrzne dziecko popycha nas dorosłych do kreatywności do odnowienia. Utwierdza nas w przekonaniu, by nigdy nie rezygnować z bycia młodym. Dzięki wewnętrznemu dziecku nigdy nie przestaniemy mieć nadziei. Wewnętrzne dziecko cieszy się drobiazgami, lubi dobrą zabawę, jest zaciekawione światem i pełne ekscytacji. Patrzenie na świat oczami dorosłych jest konieczne, ale malowanie go przy użyciu kolorów widzianych przez nasze wewnętrzne dziecko jest niesamowite. Pokochaj swoje wewnętrzne dziecko i spójrz na świat nowymi oczami. Wejście w świat swojego wewnętrznego dziecka i wiedza o tym, jak wyglądało Twoje dzieciństwo, jest częścią samoświadomości, lepszego poznania siebie. To, kim jesteś dzisiaj, jest oparte na Twoich doświadczeniach z dzieciństwa. Wyleczenie dziecięcych ran pozwoli ci rozwiązać wewnętrzne problemy, cieszyć się życiem i dać sobie i swojemu wewnętrznemu dziecku poczucie bezpieczeństwa. Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo wszystko. Mały książę. Antoine de Saint-Exupéry. Twoje wewnętrzne dziecko jest w tobie cały czas. To pierwsze lata życia ukształtowały dużą część naszej osobowości, wartości, to w jaki sposób reagujemy emocjonalnie na ludzi i świat. Jednak te wczesne lata nie są wyłącznie miłe i niosące pozytywne wspomnienia, są także pełne lęków, cierpienia i nierzadko traumatycznych wydarzeń. My, dorośli, często nakładamy maskę człowieka pewnego siebie, dobrze radzącego sobie z przeciwnościami losu, a wewnątrz odczuwamy cierpienie, złość i smutek. Ilu dorosłych zadaje sobie pytanie: dlaczego nie potrafię cieszyć się tym, co mam osiągnięciami, karierą, rodziną, podróżami? Odpowiedź jest w Twojej psychice w tych wczesnych latach dzieciństwa, które powinny być przepełnione beztroską i radością. Powinny być. To nie znaczy, że były. Sprawdź, czy jesteś w ciągłym napięciu i stresie, czy czujesz, że bezustannie brakuje ci miłości. Jeżeli chcesz jeszcze doświadczyć dziecięcej wolności, radości i spontaniczności, to nie ma znaczenia, ile teraz masz lat. Na odkrycie prawdziwego siebie, swojego ja, nigdy nie jest za późno. Zawsze jest czas na rozwiązanie problemów z dzieciństwa, na wyjaśnienie wewnętrznemu dziecku kwestii, których nie rozumie, a nigdy nie usłyszało wyjaśnień od bliskich. Pozwól mu na zabawę, kreatywność, radosny luz. Śmiej się razem z nim, kochaj jej i pozwól mu kochać. Uzyskanie wolności wymaga podjęcia decyzji, że zaopiekujesz się swoim wewnętrznym dzieckiem i dasz mu to, czego potrzebuje. Zmienisz zachowania, nie będziesz już krytykować siebie, nie będziesz oceniać, wybaczysz. Wyruszasz w podróż, która może zaprowadzić cię bardzo daleko, dalej niż sam się spodziewasz. Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Mały książę Antoine de Saint Exupéry. Więc rodzi się dziecko, ale przecież odpoczęcia jest połączone z matką. Matka może być porzucona przez ojca dziecka, żyć w biedzie lub chorować, odczuwać potępienie ze strony bliskich z powodu ciąży, może nawet jej nie chcieć, co otrzymuje dziecko. Oprócz składników odżywczych pozwalających rosnąć, także jej stres w postaci hormonów, które utrudniają prawidłowy rozwój, a nawet wpływają na długość życia. Więcej o okresie prenatalnym w mojej książce Terapia duszy. Gdy stres trwa przez dłuższy czas, może spowodować fizyczne uszkodzenia bądź psychiczne rany, zarówno u matki, jak i dziecka. Czy to dziecko ma zaspokojone potrzeby miłości, bezpieczeństwa, więzi? Czy rodzice kochają je z całego serca? Ludzie szukający pomocy przy rozwiązaniu swoich problemów, nieraz mają świadomość, że na te pytania odpowiedź brzmi nie. Czasem też dopiero w gabinecie uzmysławiają sobie, że mają zupełnie inny obraz swojego dzieciństwa, niż ono faktycznie było. Ważne jest, aby dbać o stan emocjonalny kobiet w ciąży i chronić je. W końcu to one noszą pod piersią nasze przyszłe pokolenia. Fizyczne i emocjonalne zdrowie urodzonych dzieci zależy od dobrego samopoczucia i równowagi emocjonalnej matek. Michael O'Dent, lekarz. Mail od Bogusi. Jestem rozbita. Nawet nie wiem, od czego zacząć tę wiadomość. Nie spodziewałam się, że będzie na terapii łatwo, ale też nie spodziewałam się, że utknę na samym jej początku, kiedy reszta grupy robi takie postępy. Nie wiem, czemu nie mogę znaleźć mojego wewnętrznego dziecka. Nie umiem się z nim skomunikować. Mój organizm coś blokuje. Nie sądziłam, że deficyty, jakie mam, są już z okresu niemowlęctwa, a przyczyną ich powstania była matka. Jako dziecko pijącego ojca byłam przekonana, że wszystkie moje problemy to jego sprawka. Teraz inaczej na to patrzę. Kojarzę pewne moje zachowania, emocje. Chciałam cię zapytać, czy możliwe, że nie wydarzyła mi się żadna konkretna sytuacja w okresie niemowlęctwa, która była takim strzałem, tylko było to po prostu stałe, permanentne poczucie porzucenia i braku miłości. Moja mama była porzuconym dzieckiem, do tego weszła w małżeństwo z alkoholikiem, co zawsze wypierała, broniła swojego męża i akceptowała jego zachowania, nie stając nigdy w naszej obronie. Porzucała nas i zajmowała się nim. Stąd pewnie brak ciepła, miłości i bliskości już od początku. Nie lubię się przytulać, a już absolutnie nie z mamą. Mam w sobie więcej empatii do obcych mi osób niż do bliskich. Okazywanie emocji do tej pory uważałam za słabość i sobie na to nie pozwalałam. Teraz coś we mnie pęka i wylewa się. Czy to możliwe, że mama mogła mieć depresję poporodową? Że była zagubiona emocjonalnie? Pytanie jej o to nie ma większego sensu, bo moja mama jest kompletnie na innym poziomie świadomości niż my. Ona w ogóle nie widzi problemu i nie rozumie, po co ja i siostra korzystamy z pomocy psychologów. Także zapewne nie rozumie, nie pamięta, nie akceptuje tego, co wtedy się z nią działo na poziomie emocjonalnym. Byłam dzieckiem zadbanym, nakarmionym, moje potrzeby fizyczne były na pewno zaspokojone, ale wychodzi na to, że na poziomie emocjonalnym był tam dramat. Bogusia trafiła do mnie z polecenia osteopaty, który uznał, że jej dolegliwości kostno-mięśniowe są na poziomie emocjonalnym. Niefizjologicznym. Dopiero wtedy, na samym początku pracy w grupie, zdała sobie sprawę, jakie niesie obciążenia i skąd one wynikają. Rozwiązaniem jest zmierzenie się z ranami dzieciństwa. To zabieg bolesny. Nie wszyscy na tej drodze odniosą sukces. Włączają się mechanizmy obronne, o których będzie w dalszej części audiobooka, ale ci, co z determinacją podejdą do sprawy, uzyskują zupełnie nowe, lepsze życie. Mail od Moniki: Dzień dobry, Alicjo. Dzięki Tobie pozbyłam się chyba wszystkich poważniejszych problemów, a z tymi mniejszymi myślę, że dam sobie radę sama, stosując narzędzia, które nam pokazałaś. Transformacja, którą przeszłam dzięki Tobie, jest niesamowita. Jestem zupełnie innym człowiekiem i taką się sobie zdecydowanie bardziej podobam i śmiało przyznam, że nawet kocham. Bardzo Ci za to dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna. Nieoceniona jest dla mnie również droga rozwoju duchowego, do której mnie zainspirowałaś. Przez ten ostatni rok wykonałam olbrzymią pracę w tym kierunku i wiem, że to dopiero początek. Ściskam mocno. Rozdział drugi. Potrzeby psychiczne dziecka. Umysł rozciągnięty nową ideą nigdy nie powraca do swych pierwotnych wymiarów. Oliver Wendell Holmes Pisarz. Stawanie się świadomym własnych uczuć i radzenie sobie z nimi w konstruktywny sposób jest kluczowe dla uzdrowienia wewnętrznego dziecka. Ludzie dorastający w dysfunkcyjnych lub problemowych domach nie mieli zaspokajanych potrzeb psychicznych i emocjonalnych. Ten brak prowadzi do cierpienia i doświadczania bolesnych uczuć. Tacy ludzie, już jako dorośli, opiekunowie dzieci, nie potrafią słuchać, wspierać, akceptować, szanować i bezwarunkowo kochać małego człowieka. Ten ból braku sprawia, że w dziecku powstają mechanizmy obronne, trzymające uczucia z daleka od świadomości. Ono przetrwa, ale płaci za to wysoką cenę odrętwienia, oddzielenia od uczuć, poczucia fałszu. Brak połączenia z prawdziwym ja staje na drodze rozwoju psychicznego, emocjonalnego, duchowego. Skutki niezrealizowanych potrzeb dziecka, które w życiu dorosłym generują problemy, Jeffrey i e. Young nazywa życiową pułapką. Brak realizacji potrzeb psychicznych dziecka ma wpływ na prawidłowy rozwój jego osobowości, nawet przy założeniu, że potrzeby biologiczne są spełniane we właściwy sposób. Życiowa pułapka determinuje sposób, w jaki myślimy, czujemy, zachowujemy się czy odnosimy się do innych. Jest bodźcem spustowym, który aktywizuje intensywne uczucia złości, smutku czy niepokoju. Nawet w sytuacji, kiedy wydaje się, że mamy wszystko pozycję społeczną, idealne małżeństwo, szacunek najbliższych, sukces zawodowy bardzo często nie potrafimy się cieszyć życiem i być dumni z naszych osiągnięć. Jeffrey E. Young Przyjrzyjmy się potrzebom psychicznym dziecka. Jeffrey E. Young wyróżnił następujące: potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę więzi, kontaktu z innymi, potrzebę autonomii, potrzebę poczucia własnej wartości, potrzebę autoekspresji, potrzebę realnych ograniczeń. Potrzeba bezpieczeństwa. W bezpiecznym domu rodzice są zawsze dostępni fizycznie i psychicznie. Nikt nie jest źle traktowany. Jeffrey i e. Young. Potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejszą potrzebą psychiczną. To poczucie dziecka, że jest obdarzone miłością, szacunkiem i wsparciem. Zawsze ma się do kogo zwrócić. Wymaga to więc, by chociaż jeden rodzic był stabilny emocjonalnie. Obecność fizyczna nie jest wystarczającym gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Jakie działania powodują zaburzenie poczucia bezpieczeństwa i jakie są tego skutki? Mówienie: Oddam cię do domu dziecka. Jeśli będziesz niegrzeczny, przyjdzie po ciebie policjant lub inny ktoś, kto cię zabierze. Skutek? Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, choroby somatyczne, moczenie się, jąkanie się, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Przypis. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Inaczej nerwica natręstw. Zaburzenie, w którym pojawiają się nawracające natrętne myśli, obsesje i lub czynności, kompulsje, którym trudno się oprzeć. Gdyż próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, napięciem, cierpieniem. Koniec przypisu. Rygorystyczna, nadmiernie surowa postać rodziców i stawianie dziecku zbyt wysokich wymagań. Skutek dziecko czuje się bezwartościowe, nieważne, bezużyteczne. Rozwód rodziców nowi partnerzy dzieci. Skutek: dziecko często bierze na siebie winę za rozstanie. Może pojawić się agresja, opuszczanie szkoły, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania. Problemy szkolne, zbyt duże wymagania nauczycieli i rodziców, brak właściwych relacji z rówieśnikami, nękanie. Skutek: stany lękowe, obniżenie nastroju, nadreaktywność mózgu na stres, depresja. Psycholog Stefan Sztal uważa, że nasze podstawowe potrzeby psychiczne, tak samo jak biologiczne, nie zmieniają się w ciągu życia. Potrzeba więzi, kontaktu z innymi. Jeffrey E. Young mówi o trzech sferach Trosce, empatii i opiece. Wystarczy jedna osoba w życiu dziecka, która zapewni prawdziwą miłość, czułość, zainteresowanie, zrozumienie i swój czas. Da dziecku ciepło, przytuli, pocałuje. W okresie niemowlęcym najważniejszą osobą jest matka. Empatia nawiązuje do obecności kogoś takiego w bliskim otoczeniu, kto rozumie twój świat, uprawomocnia twoje uczucia. Czy twoi rodzice rozumieli Cię? Czy byli wrażliwi na Twoje uczucia? Czy mogłeś im się zwierzyć, gdy miałeś problem? Czy byli zainteresowani tym, co miałeś do powiedzenia? Czy omawialiby z Tobą własne uczucia, gdybyś poprosił? Czy mogli się z Tobą porozumieć? I w końcu opieka to zapewnienie siły, kierunku i nadzoru. Jeffrey i e. Young. Dziecko potrzebuje również kontaktu z rówieśnikami, dziadkami, innymi bliskimi z rodziny. Jeżeli rodzina ma poważne problemy, różni się od innych, bieda, alkoholizm, wtedy dziecko izoluje się i zamyka we własnym świecie. Może mieć trudności w relacjach. Jako dorosły ma problem ze stworzeniem związku. Potrzeba autonomii. Rodzice powinni zachować równowagę pomiędzy właściwą opieką a nadopiekuńczością. Powinni też być dostępni dla dziecka, kiedy ono tego potrzebuje. Rozmowy i wyjaśnianie świata, pozwolenie na samodzielność dostosowaną do jego wieku, chwalenie to zachowania rozwijające i dające poczucie sprawczości i wolności. Nadopiekuńczy rodzice trzymają swoje dzieci w zależności. Wzmacniają zachowania zależnościowe i zniechęcają do tych samodzielnych, tłamszą swoje dzieci, nie dając im wolności i nie wspierając nauki bycia samowystarczalnym. Rodzicom niewystarczająco opiekuńczym nie udaje się odpowiednio zadbać o swoje dzieci. Od najmłodszych lat ich dzieci radzą sobie same w świecie i funkcjonują na poziomie powyżej swego wieku. Takie dzieci sprawiają wrażenie, że są autonomiczne, ale w rzeczywistości mają silne potrzeby zależnościowe. Jeffrey i e. Young. Potrzeba poczucia własnej wartości Jeżeli dziecko czuje się kochane przez rodziców za sam fakt, że jest, za swoje istnienie, to w życiu dorosłym nie będzie mieć problemu z poczuciem własnej wartości. Ono nie musi zasłużyć na miłość, ani nie musi udawać kogoś innego, żeby ją dostać. Nie musi spełniać oczekiwań rodziców, być grzeczne, posłuszne i przynosić szóstek ze szkoły. Ono jest takie jak trzeba i wystarczy tylko tyle, aby czuło się wartościowe. Niestety krzyki, kary, wyśmiewanie i krytykowanie zaburzają ten prawdziwy obraz siebie. Jako dorosły może mieć problemy z samoakceptacją. Potrzeba autoekspresji. Dziecko ma potrzebę wyrażania siebie, najpierw poprzez zabawę, ubiór, muzykę czy inne aktywności zależne od wieku, aby jako dorosły człowiek przekuć autoekspresję na samorealizację. Dzieci mają prawo, a nawet obowiązek być egoistami. To przygotowuje je po latach do bezwarunkowej chęci pomocy innym. Jeżeli dziecko ma przestrzeń na swoje zainteresowania, czas zależny od niego, wie, że może odmówić rodzicom, wyrażać złość, a jego prawa i potrzeby są respektowane, wtedy będzie realizować swoją potrzebę autoekspresji. Potrzeba realnych ograniczeń. Dziecko potrzebuje właściwych granic. Właściwych granic nie stworzy pozwalanie na wszystko, ani totalna kontrola. Dzieci uczą się, że nie każdą zabawkę rodzice kupią, że nie można jeść tylko słodyczy, bić innych czy kopać psa. Wychowanie roszczeniowych dzieci będzie mieć konsekwencje dla rodziców i samych dzieci, gdy dorosną. Dorośli, którzy jako dzieci nie mieli stawianych granic, to ci, którzy muszą mieć wszystko i to natychmiast. Kiedy dorośli nie mogą się sami kontrolować, nie będą też kontrolować dzieci. To dzięki samokontroli rodziców sami uczymy się kontrolować. Robimy sobie to, co było robione nam. Kiedy mamy rodziców, którzy zapewniali jasne, konsekwentne i odpowiednie ograniczenia, wtedy uczymy się odnosić je do siebie. Pacjenci wychowani bez ograniczeń przeważnie nie uczą się idei wzajemności. Jeffrey i e. Young. W relacji z dzieckiem bardzo ważna jest bliskość, głęboki kontakt, serdeczność i wrażliwość na jego potrzeby przy uwzględnieniu jego punktu widzenia. Dziecko powinno czuć, że jego wybory są szanowane i może o nich rozmawiać. Dorośli zaś powinni dostosować poziom komunikacji do wieku dziecka. Należy stawiać granice, ale dostosowane do wieku i poziomu jego rozwoju. Powinna panować demokracja. Istnieć przestrzeń na dyskusję i swobodę, ale również zdrowe ograniczenia. Rodzice nie wychowują dziecka, tylko towarzyszą mu w rozwoju i dojrzewaniu. Jeśli jednak rodzice nie potrafią okazywać miłości i wczuwać się w potrzeby i emocje dziecka, wtedy ono przejmuje odpowiedzialność za swoje relacje z matką i ojcem. Kiedy rodzice są zbyt wymagający, dziecko, które chce spełnić te wymagania, musi wyprzeć swoje uczucia i potrzeby. Rezultatem jest nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i powstanie negatywnych schematów zachowań. Nie mogę mieć własnego zdania. Wyparcie uczuć można zaobserwować już na etapie małego dziecka i przedszkolaka. Rodzice mający problem z dostrzeganiem uczuć dziecka mają ograniczony dostęp do własnych uczuć, więc niemożliwe jest współodczuwanie z dzieckiem. Osobowość. Myśli to cegły, z których musisz zbudować gmach swojej osobowości. Myśl determinuje przeznaczenie. Świat wokół ciebie jest odbiciem Twoich własnych myśli. Słami Shivananda, nauczyciel duchowy. W dzieciństwie kształtuje się osobowość. Zbiór przyswojonych życiowych doświadczeń stanowi centralną część osobowości, która staje się strukturą psychiczną wpływającą na zachowanie. Rodzice wychowujący dzieci mają ją już ukształtowaną, dziecko przyswaja sobie część ich osobowości. Tutaj może pojawić się protest niektórych osób, nie, ja bardzo pilnuję, aby nie być taki jak moja matka czy ojciec. Ten bunt jest w porządku, jednak mijają lata, zmieniają się okoliczności, wychodzimy z domu i stajemy się swoimi rodzicami. W dalszej części audiobooka będę podawała przykłady z terapii, niektóre pokazują ten mechanizm. Dzieci bite w domu, które dorastając przyrzekły sobie, że nigdy nie uderzą swojego dziecka, niestety często idą w ślady rodziców. Jeżeli nawet nie stosują przemocy fizycznej, to używają przemocy psychicznej, emocjonalnej lub ekonomicznej. Kształtowanie się osobowości trwa do późnego wieku dojrzewania. Jeżeli wzorzec otrzymany w domu jest trudny czy traumatyczny, może zostać zepchnięty do podświadomości. Umysł reguluje tę strefę, abyśmy mogli jakoś żyć. Więc jeśli ktoś miał nieradzącego sobie z własnym gniewem ojca i dzieciństwo wspomina jako pasmo krzyków i awantur, kiedy dorośnie, będzie unikał hałasu. Ale problemem nie będzie hałas, tylko wybuchy gniewu ojca. To wspomnienie, mimo że jest wyparte, wywołuje złe samopoczucie, bo wyparcie nie sprawia, że to uczucie ginie, tylko działa na nas inaczej i staje się elementem osobowości. Uczucie to, będąc częścią osobowości, może przynieść wiele rozczarowań czy zranień, wpływa też na nasze wybory partnerów życiowych. W osobowości rodzą się potrzeby nieautentyczne. Są przejawem tego, co przyswoiłeś sobie w świecie materialnym, aby zdobyć dla siebie miejsce na Ziemi. Autentyczne potrzeby rodzą się w duszy. Jedną z nich jest potrzeba darzenia innych miłością i bycia kochanym. W miarę jak uczysz się zaspokajać swoje autentyczne potrzeby i rezygnujesz z mechanizmów obronnych, stajesz się coraz bardziej otwarty, wyrozumiały i współczujący. Najbardziej istotną rolę odgrywają pierwsze lata życia. W tym czasie dziecko nie potrafi krytycznie myśleć ani oceniać sytuacji. Akceptuje to, co słyszy, nawet wierzy, że czasem okrutne zachowanie rodzica jest spowodowane przez nie samo: jestem złe, lub jego zachowanie, jestem niegrzeczne. Mijają lata i dorosły nadal wierzy, że jeżeli żona ciągle obraża się i ma fochy, to on jest winien. A jeśli mąż pije i bije, to znaczy, że dorosła nie jest w porządku. Wtedy stara się, nieraz przez całe życie, sprostać wymaganiom partnera, dostosowując się do niego i rezygnując z siebie. To zresztą już zrobiła jako dziecko w domu rodzinnym. Dziecko, które podczas huku petard mocno się wystraszyło, ale matka je przytuliła i zapewniła o bezpieczeństwie, nauczyło się wspierać siebie. Dziecko ciągle krytykowane i strofowane, które boi się rodzica, w życiu będzie bało się podejmować wyzwania i będzie unikało niebezpiecznych z jego punktu widzenia sytuacji. Nasze wspomnienia, myśli i uczucia prawie zawsze mają związek z relacjami. W domu rodzinnym dziecko ma rodziców i rodzeństwo, więc dlatego więzy rodzinne najsilniej nas kształtują. Przyjrzyjmy się zachowaniom często widocznym w życiu społecznym. Wyobraźmy sobie taką scenkę: Jadą drogą dwa samochody. Przez nieuwagę jednego z kierowców zderzają się. Standardowa miejska stuczka. Jesteśmy wtedy świadkami takiej sytuacji. Z samochodów wysiadają dwaj wściekli kierowcy, wrzeszczą na siebie, używają wulgaryzmów i kopią swoje auta. Jeżeli cofniemy się do ich dzieciństwa, to Jasiowi czy Pawełkowi zawaliła się długo budowana wieża z klocków. Więc dziecko krzyczy, kopie klocki, a także śpiącego obok psa. Co robi rodzic? Wpada do pokoju i wrzeszczy na Jasia czy Pawełka. Krzyczy, jak ty się zachowujesz? A może jeszcze daje klapsa. Dziecko czuje złość i bezradność. Jak powinien zareagować rodzic? Wejść do pokoju i powiedzieć: Widzę, że rozsypały ci się klocki, i rozumiem, że jesteś zły. Pewnie też byłbym zły w takiej sytuacji. Zastanówmy się, co możemy zrobić, aby następnym razem wieża się nie zawaliła. Ale nigdy nie wolno kopać psa. Bo go to boli. Tego typu zachowania, jeśli się powtarzają, uczą malca, że czasem coś nie wychodzi i trzeba pomyśleć, jakie są wtedy rozwiązania. Zapamiętuje, że pilot do emocji jest w jego rękach, a nie innego człowieka. Osobowość kształtuje się w wyniku nadawania znaczenia naszym reakcjom na poszczególne zdarzenia, a nie jest rezultatem tych zdarzeń, z wyjątkiem bardzo traumatycznych zdarzeń, na przykład gwałt, lub porzucenie. Jeżeli dziecko było zaatakowane przez psa, może całe życie bać się psów. Dziecko z lękiem niesie te emocje w wielu innych wymiarach. W domu rodzinnym nie zdołało zbudować zasobów psychicznych, które pomagają poradzić sobie ze złym doświadczeniem. Lęk jest powiązany z psem i widok psa na ulicy już potrafi wywołać te emocje. Tak działają fobie. Lęk przed pająkami, żabami czy jazdą samochodem. W pracy terapeutycznej należy odłączyć emocje od tego psa, pająka czy samochodu. W dysfunkcyjnym domu rodzinnym, w którym nie były spełnione potrzeby dziecka, ono nie mogło poznać rzeczywistości. Z jednej strony dom nie dawał tego, czego dziecko potrzebowało, a ono nie zdawało sobie sprawy z braków. Z drugiej strony dziecko marzyło i fantazjowało. Fantazje pozwalały mu przeżyć osamotnienie, cierpienie i lęk. Opuszczając dom rodzinny, nie miało żadnych zasobów i wiedzy ułatwiających radzenie sobie w życiu. Z drugiej strony, miało wyobrażenie świata, które nie było prawdziwe. Wchodziło w dorosłe życie po rodzinnych traumach, z marzeniami, nie zdając sobie sprawy z rzeczywistego obrazu świata istniejącego na zewnątrz a świat jest kolorowy i bezbarwny, nieprzewidywalny i zaplanowany. Ludzie są mili i przyjacielscy oraz brutalni i toksyczni. Bez poznania prawdy o tej różnorodności łatwo się zgubić, dać się wykorzystać i wrócić do cierpień. Pragnę, abyś wiedział, że to nie koniec świata, jeśli miałeś trudne dzieciństwo. Masz możliwość poprawienia tego, co dostałeś. Masz wystarczającą moc, aby z tego wyjść, niezależnie od traumy, którą niesiesz. Nawet matka i dziecko nie mają tak bliskiej emocjonalnej więzi jak ty i twoje wewnętrzne dziecko. Więc nie tylko masz wpływ na jakość swojego życia, ale także masz szansę, aby przerwać ten system przekazywany z pokolenia na pokolenie, aby twoje dzieci rosły wolne i szczęśliwe, w pięknie i spokoju, będąc sobą. Pięć najbardziej bolesnych zranień z dzieciństwa. Każdy z nas nosi w sobie rany z dzieciństwa. Kanadyjska terapeutka Liz Burbo uważa, że przykrywamy je maskami. Ale życie wymusza na nas zajęcie się tym bólem, uleczenie i pokochanie siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Burbo mówi o pięciu ranach i o tym, w jaki sposób założona maska wpływa na sposób myślenia, mówienia, chodzenia, siedzenia, oddychania. Terapeutka używa pojęcia maska. Ja natomiast w dalszej części audiobooka będę mówić o granych rolach, określa na jakie choroby zapadamy, a nawet jak zranienia wpływają na wybór samochodu, jak postępować z raną, rozpoznać ją i zaakceptować, uznać, że stworzyliśmy maskę, by zmniejszyć cierpienie, zacząć zauważać, kiedy ją zakładamy, i powoli sprawdzać, czy możemy się bez niej obejść to droga do bycia sobą oto maski tożsamości rana odrzucenia prowadzi do zakładania maski uciekającego rana porzucenia rodzi zależnego upokorzenie stwarza masochistę zdrada kreuje kontrolującego niesprawiedliwość formuje surowego im głębsza rana tym boleśniej ją odczuwasz i tym częściej zakładasz stosowną maskę Rany ujawniają się w określonym przedziale wiekowym i w relacji z jednym z rodziców. Ból jest silny, więc szukamy remedium. Staje się nim maska, swego rodzaju tożsamość, do której odwołujemy się, gdy czujemy zagrożenie. Rzadko cierpimy z powodu wszystkich pięciu ran. Zwykle jedna z nich jest dominująca: odrzucenie. Bardzo głęboka rana powstaje w czasie życia płodowego, kiedy dziecko czuje się niechciane albo jego płeć nie jest akceptowana. Dotknięte odrzuceniem przywdziewa maskę uciekającego. Rana kształtuje się do trzeciego roku życia. Według lisy Bourbou, maski można rozpoznać przede wszystkim po wyglądzie zewnętrznym. Ciało uciekającego jest nieduże, spięte i zajmuje niewiele miejsca. Sprawia wrażenie niekompletnego pozbawionego harmonii. Uciekający ma zwykle małe, nieobecne oczy, przepełnione strachem. Frapuje go świat intelektualny. Lubi samotność. Nie potrafi przyjąć miłości, uwagi, współczucia. Izolując się, pogłębia poczucie odrzucenia. Ma słabą samoocenę. Nadrabia to perfekcjonizmem. Określa siebie słowami marny, kiepski i twierdzi, że nie istnieje. Nie lubi prosić, zajmować czasu, przeszkadzać. Odmowę uważa za formę odrzucenia. Uciekający może mieć zaburzenia odżywiania. U Johna Bradshawa ten opis jest najbliższy człowiekowi niosącemu toksyczny wstyd. W zależności od głębokości rany, wymienione wyżej cechy mogą występować w różnym natężeniu. I uwaga, jeśli uda nam się spojrzeć poza odczuwany ból, zobaczymy, że to, co boli i czego się boimy, robimy sami sobie i innym. Ludzie, których spotykamy na drodze życia, pokazują nam, jak w lustrze, że odrzucamy samych siebie. Porzucenie. Porzucenie według Lisy Burboł następuje, gdy matka nie zajmuje się dzieckiem, a dziecko głównie do trzeciego roku życia przebywa z ciotkami i dziadkami w żłobku. Rane porzucenia skrywa maska zależnego. Sylwetka zależnego jest szczupła. Oczy duże, smutne, ramiona długie, zwisające. Zależny to typ ofiary, która skupiając się na swoich problemach, stara się przyciągnąć uwagę innych. Często płacze, dramatyzuje, najbardziej ze wszystkiego boi się samotności, wciąż szuka wsparcia i prosi o pomoc. Zależny nie widzi, jak często to on opuszcza siebie i innych, wycofując się z różnych sytuacji w obawie, że im nie sprosta. Na przykład, gdy jego relacje stają się zbyt bliskie, stara się je zakończyć. W związkach wpada w uzależnienie emocjonalne i fizyczne, może mieć zaburzenia odżywiania. W literaturze psychologicznej często porzucenie i odrzucenie określane są jednym terminem porzucenie, czyli deprywacją emocjonalną. Upokorzenie. Wstyd. Rana upokorzenia, podobnie jak poprzednie rany, pojawia się do trzeciego roku życia. Dziecko czuje, że rodzic się go wstydzi. Wtedy malec zakłada maskę masochisty. Nieświadomie chce doświadczyć wstydu i cierpienia, zanim zostanie upokorzony przez innych. Jego ciało ma krótką talię, napięte szczęki i miednice, okrągłą twarz i szeroko otwarte oczy. Rane upokorzenia najłatwiej jest rozpoznać, podkreśla Burbo. Masochista czuje odrazę do siebie i innych. Przyciąga ludzi i sytuacje, które go upokarzają. Ma skłonność do karania siebie. Może stać się kozłem ofiarnym, odcina się od własnych potrzeb, stara się być pożyteczny i pożądany, stając się maskotką i żartując na własny temat. Umniejsza własną wartość, często zresztą używa jako określenia siebie słowa mały. Umie cieszyć się życiem, choć potrafi utracić miarę, jedzenie, picie, seks. Nieustannie odczuwa upokorzenie. Wolności pragnie, ale jej się boi. W jego ciele jest dużo zablokowanej energii. Może przyciągać sytuacje związane z wykorzystaniem. Lubi słodycze i tłuste potrawy. Zdrada. Rana zdrady pojawia się między drugim a czwartym rokiem życia. Cierpienie związane z poczuciem zdrady prowadzi do przybrania maski kontrolującego. Ciało kontrolującego emanuje siłą i władzą. U mężczyzn są to szerokie ramiona, u kobiet siła koncentruje się na poziomie bioder i pośladków. Spojrzenie kontrolującego jest ubodzicielskie. To pozwala mu ukryć bezsilność i wrażliwość. Kontrolujący jest skupiony na własnych planach i ich realizacji. Nie znosi, gdy coś się nie uda. Epatuje wiedzą, odpowiedzialnością, wyjątkowością. Często zajmuje kierownicze stanowiska, działa szybko, miewa zmienne humory, dużo wymaga od siebie i innych, nie dostrzega jak często zdradza samego siebie i innych ludzi, choćby nie dotrzymując słowa. Z trudem przychodzi mu komuś zaufać, odsłonić się. Sam nie jest szczególnie dyskretny, nie znosi by go okłamywano, ale on nierzadko mija się z prawdą i manipuluje. Nie lubi zobowiązań, boi się, że ich nie dotrzyma. Jednak największym jego lękiem jest strach przed rozdzieleniem, dlatego stara się nie angażować. Jak tłumaczy Lis Bourbeau, osoby z raną zdrady z dużym prawdopodobieństwem doświadczyły najpierw porzucenia ze strony rodzica tej samej płci, po czym zwróciły się w poszukiwaniu miłości do rodzica płci przeciwnej. Możemy nosić obie te rany. Elastyczne ciało pokazuje, która z nich jest akurat silniej odczuwana. Kontrolujący lubi uwodzić szuka relacji pełnych namiętności. W seksie nie potrafi jednak oddać się w pełni drugiej osobie. Nie szybko używa sporo przypraw. Zapada na choroby związane z utratą kontroli, zapalenia, krwotoki, dolegliwości przewodu pokarmowego. Niesprawiedliwość. Ta rana rozwija się najpóźniej, między czwartym a szóstym rokiem życia. Jeśli dziecko nie może być sobą i swobodnie wyrażać swojej indywidualności z powodu chłodu rodzica, autorytaryzmu. Krytyki odczuwa niesprawiedliwość. Tworzy wówczas maskę surowego, odcina się od swoich uczuć, choć jest niezwykle wrażliwe, udaje kogoś zimnego i nieczułego. Ciało surowego jest wyprostowane o doskonałych proporcjach szyja sztywna, szczęki zaciśnięte, oczy błyszczące. Surowy uważa, że bardziej ceniony jest za to, co robi niż za to, kim jest, więc staje się zaradny i samodzielny. Unika kłopotów, jest optymistyczny, potrafi świetnie ukrywać uczucia, o pomoc prosi w ostateczności. Poszukuje sprawiedliwości, precyzji, dąży do sukcesu, boi się pomylić, dużo od siebie wymaga, zapominając, że jako człowiek ma swoje ograniczenia. Nie zauważa, że przyjmując bardzo wysokie kryteria bywa niesprawiedliwy i że odrzuca w ten sposób samego siebie. Rana niesprawiedliwości często występuje razem z raną odrzucenia. Dziecko, które poczuło się odrzucone, stara się uniknąć podobnego doświadczenia, dążąc do perfekcji. Jednak zamiast miłości, której oczekuje, dostaje więcej cierpienia. W dorosłym życiu często dotyka go wypalenie zawodowe albo pracocholizm, przyciąga zdarzenia związane z doświadczaniem niesprawiedliwości, ma trudności z przyjmowaniem prezentów często odczuwa złość, zwłaszcza wobec siebie, trudno mu dać się kochać i okazywać miłość, poddać się namiętności, boi się angażować. Największym jego lękiem jest oziębłość własna i innych, woli pokarmy słone niż słodkie, stara się zachować zrównoważoną dietę. Często przechodzi na wegetarianizm, stosunkowo rzadko choruje. Cierpienia wewnętrznego dziecka. Kto lęka się cierpienia, cierpi już przez to, że się lęka. Michel de Montaigne, pisarz. Dziecko z natury jest radosne, kocha zabawę i odkrywanie świata. Zwróćmy uwagę, że zabawa prowadzi do rozwoju i nauki. Profesor Alison Gopnik, psycholog na Uniwersytecie w Berkeley, pytana o duszę, powiedziała, że jedynie dzieci ją mają. Dorośli w wyniku traumatycznych i trudnych przeżyć tracą duszę. Wydaje mi się, że to zbyt daleko idące uogólnienie, co nie zmienia faktu, że wielu dorosłych jest odciętych od siebie samych. Dzieci łatwo zranić. Na przykład niesprawiedliwą karą. Kiedyś jeden z rodziców uczestniczących w grupie terapeutycznej powiedział, że gdy jego dzieci coś zbroją, to kara jest dla wszystkich. On nie dochodzi, kto jest naprawdę winny. Tak też działo się w jego domu rodzinnym. Można zranić także zaniedbaniem, gdy dziecko potrzebuje ochrony, wyjaśnienia, przytulenia, śmierć kogoś bliskiego, konflikt z nauczycielem, albo drwiną lub zawstydzeniem. Chodzisz do szkoły i nie wiesz? Taki duży i nasikał w majtki. Są jednak rzeczy o wiele gorsze: bicie dziecka, wykorzystywanie seksualne, czy pozbawienie podstawowej opieki, jedzenie ubranie. Wtedy urazy są bardzo silne i mogą nigdy nie zostać wyleczone. Tylko ty możesz uwolnić swoje wewnętrzne dziecko, tylko ty masz możliwość wyleczenia ran. Daj mu bezwarunkową miłość i bezwarunkową akceptację. Daj mu czas i uwagę. Bądź z nim, gdy jest smutne i radosne, bądź z nim zawsze. Wewnętrzne dziecko nie daje sobie prawa do rozczarowania innych. Pamiętaj, abyś ty dał mu to prawo. W relacjach wewnętrznych dziecko nie działa, tylko reaguje. Emocje są jako pierwsze. Naucz je radzenia sobie z emocjami w sposób, który da mu spokój i szacunek do siebie. Pozwól na wyrażanie swoich poglądów, opinii i potrzeb. Naucz, że sprzeciwianie się rodzicom nie powoduje wycofania miłości do dziecka. Pokaż, że popełnianie błędów nie jest niczym wstydliwym, wstydliwe jest tylko ich kwestionowanie. Wytłumacz wewnętrznemu dziecku, że nie musi cały czas czegoś robić, być ciągle zajęte, aby być wartościowym człowiekiem. Pozwól mu na autentyczność, na wewnętrzną prawdę. Pamiętaj, że zabawa jest potrzebą biologiczną, jej brak prowadzi do trudności w pracy, a nawet depresji. Dzięki zabawie mamy nową energię i osiągamy lepsze wyniki w pracy. Pozwalaj sobie również na odpoczynek. Staraj się słuchać, czuć i patrzeć sercem. Powstrzymaj swoją świadomość dorosłego przed usprawiedliwianiem oraz próbami zobaczenia zajścia oczami rodziców. Teraz słuchaj tylko tego, co powie dziecko. Pozwól mu na złość, smutek, rozpacz i ból. W tym momencie może pojawić się u ciebie wściekłość i chęć zemsty. Nie jest to właściwy moment na konfrontację. Twoje dziecko potrzebuje ciebie, twojej miłości, zainteresowania i zrozumienia. Na końcu audiobooka znajdziesz kwestionariusz wewnętrznego dziecka. Sprawdź sam, co niesiesz z dzieciństwa.